Hydrotrak Radom rozprawił się z Kingiem Szczecin w meczu 14. kolejki Energa Basket Ligi. Radomianie po fenomenalnej czwartej kwarcie wygrali 83-73. Jestem przeszczęśliwy dzisiaj, bo drużyna naprawdę pokazała serce, charakter i to, że nam nie szło przez 2,5, nawet 3 kwarty w ataku, to jednak cały czas nie pozwoliliśmy zbudować przewagi znaczącej drużynie ze Szczecina, aczkolwiek tam było w pewnym momencie już 15 punktów. Ale tak jak powiedziałem, moi zawodnicy w każdym momencie się nie poddali i walczyli do końca, mimo że zmęczenie już jest ogromne. Po pierwszej kwarcie radomskie Smoki przegrywały 17-23. Do przerwy było 32-38, a przed ostatnią odsłoną na tablicy wyników widniało 51-63. W czwartej kwarcie Hydrotrak postanowił odpalić fajerwerki, a w dużej mierze stało się to za sprawą Marcina Piechowicza, który trzykrotnie trafił za 3 punkty. Swoje trafienia dołożyli również Filip Zegzuła, Danilo Ostoić oraz Javari Heinz. Suma składowych wystarczyła, by Hydrotrak wygrał z Kingiem Szczecin 83-73. Dostałem dobre pozycje od kolegów, którzy zapracowali na to, żebyśmy mogli oddawać te rzuty. Akurat wpadły. Nie jest to tak, że ja trafiłem trójki i tylko dzięki temu wygraliśmy. Cały zespół pracował całe 40 minut na to, żebyśmy na sam koniec wygrali ten mecz. Trener Robert Witka w pierwszej piątce znalazł miejsce dla nowych graczy, czyli Roberta Sztumbrisa oraz Javariego Heinza. Pierwszy z wymienionej dwójki musiał jednak przedwcześnie opuścić plac gry. Zaczęły łapać skurcze. Tak jak wiemy, Robert jest z nami bardzo krótko i tak naprawdę od razu po jednym treningu i Jabari i Roberts musieli wejść w rytm meczowy. Grali dosyć duże minuty i no gdzieś musiało to wyjść. Roberts dzisiaj nam bardzo mocno pomagał w pierwszej części meczu. Nawet gdy nie trafiał, był aktywny na zbiórce w ataku, dokładał jakieś punkty. Jest taką pozytywną postacią tego zespołu i nam bardzo pomógł. Najlepszym strzelcem Radomian był Javari Heinz, który zdobył 22 punkty, zaliczył 3 zbiórki oraz 4 asysty. Na pomeczowej konferencji prasowej trener Witka został spytany, czy przewiduje kolejne zmiany kadrowe. Musimy najpierw się przyjrzeć tym zawodnikom, jak z nimi wyglądamy. Ja uważam, że taki prawdziwy obraz zespołu po tych zmianach to będzie dopiero można widzieć, zobaczyć po tej przerwie na reprezentację, także oni muszą też teraz trochę odpocząć, poznać nasz system lepiej, bo w takim krótkim czasie nie mogli wszystkiego ze wszystkim się zapoznać, także ja myślę, że teraz czas będzie pracował na naszą korzyść. Przerwa reprezentacyjna sprawia, że następny mecz Hydrotrak rozegra dopiero 7 grudnia. Na wyjeździe radomianie zmierzą się z Asseco Gdynia. Teraz podopieczni trenera Witki otrzymali 2 dni wolnego, po których wrócą do treningów.